uspokajam, tak, tak, tak. Noszę makijaż, ale opowiem o tym pod koniec tego odcinka. Zapraszam. Dzień dobry, wieczór. Ja nazywam się Matt Olecha. W tym momencie kliknąłeś film. Tutaj jest YouTube, zapomniałeś pewnie, nie? Dzisiaj kwintesencją tego odcinka będzie chłopak, który nosił makijaż. Chciałem wam pokazać naturalny makijaż dla chłopaka do szkoły. I powiem szczerze, wiem, odgrzewam kotlety jak ja pierdzielę, no ale co? Jestem w tym mistrzem, prawda? Czyli nie to, że jestem gruby. Nie będę się już tłumaczył. Czasami mam wrażenie, że my, ludzie, istoty ludzkie, chodzące, gadające, gadamy i paplamy. W sensie takim, że nie do końca myślimy o tym, co mówimy i czy to, co mówimy, może zranić drugiego człowieka. Nie rozumiejąc jakiegoś zjawiska, paplamy jak krowy święte na pastwisku i czy staramy się zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Może absolutnie nie rozumiem fenomenu Krzyśka Gonciarza. Na przykład, mam prawo nie rozumieć, ale czy wygłaszam złe opinie na temat kogoś? To, że nie rozumiem, wcale nie generuje w mojej paszczy chęci mówienia o tym. Zobacz, jak działają niektórzy youtuberzy. Nie rozumieją jakiegoś zjawiska i nagrywają filmy na przykład Gonciarz je chujowy. No, sorry. Nie rozumiesz? Okej. Masz prawo nie rozumieć. Ale czy starałeś się zrozumieć? Nie. Bo pierdoliłeś przed kamerą jak święta krowa. Okej, ja nie rozumiem, ale cała masa ludzi może to rozumieć. Po raz kolejny, rok w rok muszę mówić o rzeczy, która jest naprawdę oczywista. Ten świat byłby piękniejszy, gdybyśmy my mieli do siebie szacunek. Ha, no właśnie, szacunek. Niebieski kolor włosów. Zdawać by się mogło, że cała masa ludzi będzie to hejtować i cała masa ludzi będzie mówić o pedał, o coś tam, bla bla. Owszem. Byli tacy ludzie. Chociaż większość oczywiście podobało się, bo to jest totalnie jakiś frikowy kolor włosów, prawda? Ale zdarzyli się również tacy, którzy skomentowali, cytuję, oszpeciłeś się, pedał. Usłyszałem te teksty w instytucji, w której szacunek jest ponad wszystko. Kościół katolicki. Dla mnie oczywiście było to zabawne. Ludzie nie rozumieją tego, co ja mogłem chcieć osiągnąć, dlaczego chciałem to zrobić, bo o tym marzyłem. Hejtowali. Nie rozumieli i hejtowali. I teraz facet w makijażu, tadam. Nie rozumieliśmy, jak ktoś się może zachowywać w ten sposób. No ale czy to, że my tego nie rozumiemy, ktoś nie ma prawa zachowywać się w ten sposób? Ma prawo. I teraz dlaczego tak się dzieje? Zapewne każdy z nas miał kiedyś bardzo nieprzyjemne uczucie. Na przykład ktoś głosuje na PO, a ty głosujesz na PiS. Twoja tablica na Facebooku jest zalana propisowskimi artykułami. Myślisz, że PiS jest Bogiem i że PiS wygrywa wybory tylko dlatego, na przykład wygrywa PO i ty nagle zaczynasz się zastanawiać, jak to? Halo, ja się wypisuję z tego kraju. Bo w twoim umyśle stworzył się dysonans poznawczy. Jest to taka nieprzyjemna sytuacja, w której nasze doświadczenia konfrontują się z czymś, z czym my na przykład się nie zgadzamy i nagle jest takie Ja. Dzieje się często tak, że hejtujemy, bo nagle okazuje się, że mamy jakiś kurde dysonans poznawczy w naszej głowie. Jaki z tego wniosek? Nie rozumiem czegoś. Mam prawo czegoś nie rozumieć. Ale nie hejtuję. Dopiero gdy zrozumiem, mam prawo konstruktywnie o czymś mówić. Ja wiem, od poważnych odcinków jest drugi kanał, dlatego zachęcam cię do przejrzenia tamtego kanału. Takie poważne treści, w szczególności bez cień, znajdują się na drugim kanale. Poprzedni odcinek w karcie na górze. A wy pamiętajcie, w sumie my wszyscy, szacunek. Trzymajcie się, nie puszczajcie. Na razie.